raz dziewiąty celebrujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to hołd wobec tych, którzy w 1945 roku nie złożyli broni, bo uważali, że konieczna jest dalsza walka o odzyskanie pełnej niepodległości. Dziś ich walkę coraz częściej określa się mianem antykomunistycznego powstania, a liczbę jego uczestników historycy obliczają na co najmniej 200 tysięcy osób. Nie zawsze była to walka z bronią w ręku. Zwykle już za przyjęcie niepokornych partyzantów na obiad czy na nocleg groziło więzienie. Często do aresztowania wystarczały zwykłe podejrzenia o sprzyjanie antykomunistycznemu podziemiu. Tak było w wypadku Kozielskiego Oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którego członkowie w przeważającej większości żadnej broni nie posiadali, a mimo to za udzielenie noclegu czy obiadu albo miejsce na spotkanie skazywani byli na wieloletnie więzienie. Natomiast całkiem inaczej, bo niewiele uzbrojona była grupa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Goświęcina, a wynikało to z jej historii. Goświęcińska grupa WiN o kryptonimie Olimpia przybyła na ziemię kozielską wraz z repatriatami z podlwowskiej wsi Biłka Szlachecka. W okolicach Lwowa polskie wioski zmuszone były do utworzenia tzw. samoobrony Armii Krajowej. Po to, by bronić mieszkańców przed ukraińskimi nacjonalistami. Gdy przyszło się przenosić na ziemię odzyskane, zabrano także broń. Wkrótce strukturę AK zastąpiła struktura WiN, a oddział w Goświęcimie przyjął kryptonim Olimpia. Zatem, gdy pewnego dnia na Goświęcim napadła duża, zorganizowana grupa rabusiów sowieckich, doświadczeni w walkach z Ukraińcami rolnicy chwycili za broń i stawili zbrojny opór. Warto dodać, że to był opór skuteczny. Stoczyli prawdziwą bitwę. Za karę wkrótce wieś spacyfikowano, a 60 mężczyzn przewieziono do aresztu UB w Koźlu, czyli do budynku, przed którym stoimy. 30 aresztowanych wypuszczono, ale pozostali odbyli półroczne, brutalne śledztwo, byli torturowani, a na koniec urządzono pokazowy proces i skazano ich na wieloletnie więzienia i ciężkie roboty. Przechodniu, idź, powiedz Polsce, tu leży jej syn. Prawą jej do ostatniej posłusznej godziny. Ta sentencja z grobu nieznanego żołnierza, symbolicznego pochówku bezimiennych, poległych w obronie ojczyzny, odzwierciedla trudną do przyjęcia przez nas prawdę o losach żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Żołnierzach, których w historii miało nie być. Celem komunistów było wytarcie, wymazanie, zadeptanie, zakopanie tych, którzy nie zgadzali się na złą okupację niemieckiej i sowieckiej. Oprawcom herosów naszej ojczyzny prawie się udało. Polakom gięto kręgosłupy w imię ideologii komunizmu, która odrzucała wartości, w jakich żyli nasi przodkowie. Prawda i pamięć przetrwała. Siła charakteru, wytrwałość i upór całkiem konkretnych osób. Pana Bogusława, pana Eugeniusza i nie tak znowu wielu innych spowodowała, że dzisiaj możemy tutaj pod tą tablicą wspominać bohaterów i kłaniać się im za wolną Polskę. Synowie i córki poległych niezłomnych nawet w wolnej Polsce musieli stoczyć własną walkę o słuszną sprawę. Walkę o tą tablicę, o tablicę w Goświęcinie, w Królowej, upamiętnienia w wielu dotąd anonimowych miejscach. Zwyciężyli. Tablica na ścianie tego konkretnego budynku to miejsce pamięci ofiary polskich patriotów. A dzisiaj naszej dumy z ich bohaterskiej postawy wyrażam wdzięczność i podziękowanie dla ojców duszpasterzy,
patriotów z Kędzierzyna, Koźla, okolicznych miasteczek i wsi, kibiców, że pielęgnują z oddaniem pamięć o tamtych czasach i tych wspaniałych ludziach. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Dziękujemy.